me spillers. The flow, I break a bone. I'm Bruce Willis. Stop me, you need more walls than the caterpillars. My flow, cool soul. You can't do some air. I got the game on some ass. I got these rappers looking on like it's a freeway crash. What's up? What's up? So cold, I go. I can keep touch. You know, my flow can't be touched. Show me how I make the cut like a young boy. Płonący banan kontra Piast Inowrocław, a na boisku numer 2 Słupeckie Wyki kontra Stare Wyki. Za chwileczkę następne drużyny, które już pomału mogą się przygotowywać do kolejnej rywalizacji, to będą na boisku numer 1. Basket Płodawa. Wojnacy 25. Kocham Bigos kontra Słupeckie Wyki, a Stare Wyki kontra LA Team. To wszystko o 11.25, czyli po tych meczach. Kocham Bigos kontra Słupeckie Wyki. Na boisku numer 2, na boisku numer 1 spotkają się Stare Wyki kontra LA Team Koni. Także za moment następne drużyny będziemy mieli okazję zobaczyć. A zaczęliśmy rywalizację. Street Bar Feta 2011. Przywitałem senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Przywitałem dyrektora Radia Planety, głównego organizatora Janusza Lipińskiego, ale też witam prezesa klubu MKS Moskonin, pana Grzegorza Zielińskiego. A ja teraz przekażę wyniki. Na boisku numer 2 Słupeckie Wyki wygrywają 7-0 ze Starymi Wygami, a na boisku numer 1 widzę, że zacięta rywalizacja. Piękny pivot Mateusza Majewskiego. Tutaj jest wielki styk, płonące banany kontra Piast Inowrocław. Jest 6-4. 6-4 dla płonących bananów.
Life is bad. Minuta na boisku numer 2. Zaraz przekażę Państwu wynik. Stare Bygi przegrywają 5-12 ze Słupeckimi. Przepraszam, Stare Bygi przegrywają ze Słupeckimi Bykami 5-12. Zostało 40 sekund. To wszystko dzieje się na boisku numer 2, a na boisku numer 1. Czyżby koniec? Tak, koniec spotkania. 13-6, płonące banany wygrały z Piastem Inowrocław. Tutaj naprawdę było twardo, ale przypominam, sędziowie, którzy przyjechali do nas z kolegią WZ Kosz Poznań, są, nie sędziują, sędziujecie sobie sami. Oni tylko rozstrzygają kwestie sporne. Także przede wszystkim mówię to do tych, którzy grają profesjonalnie w koszykówkę. I koniec meczu również na boisku numer 2. I od razu kapitanów bardzo proszę o podejście do stoliku, do tych pięknych zawodniczek, które dzisiaj obsługują Street Barfeta 2001, koszykarki MKS PWZ Combat Konin. Są tutaj te